Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko. To jest kolejny odcinek z Twierdzy 2 Krzyżowiec i atakuje właśnie nas tutaj jeden z wrogów. Małe oddziały, więc myślę, że jakiegoś szczególnego niebezpieczeństwa nam tutaj nie zrobią. Nawet widzę, że tutaj jeszcze atakują chyba. O tak, tutaj atakują sojusznik, więc zawsze jakieś plusy. Tutaj mamy łuczników, się nic nie zmieniło za bardzo od poprzedniego odcinka pierwszego. No, wyrżnąć ich tutaj, żeby nam nic nie uszkodzili, kamień jest drogi. I jedyne co zmieniłem, to tutaj pobudowałem trzy budki produkujące kusze i trzy produkujące zbroje. Dlatego teraz uderzę w kuszników, tutaj mogę ich produkować, aczkolwiek ludzi nie mam. Sobie okej, okay. Fajnie. No, ludzie są potrzebni. Teraz zainwestuję w kuszników zdecydowanie, bo... You will learn to fear us, as the sheep fears the lion. Moje przekonania są takie, że kusznik jednak jest lepszy od tego tak zwanego łucznika. Peasants need it, sire. No i trochę się to mija z rzeczywistością, ponieważ kusznik ma mniejszą po prostu odległość rażenia, czyli z mniejszych odległości mogą dziabnąć wroga. Aczkolwiek trzeba przyznać to, że łucznik musi się kilka razy zamachnąć, kilka razy oddać strzał, żeby zadać te same obrażenia co kusznik, więc tu jest bez porównania. Dobra, wy też mnie atakujecie tutaj. No i się kusznicy teraz sprawią bardzo dobrze, mam nadzieję taką. No, ta muzyka jest piękna naprawdę w tle, posłuchajcie. Weapons needed, sire. Dobra, ogólnie tak patrzę. No, tutaj atakują zbrojni już. Myślę, że nie dacie rady za bardzo tutaj. A nawet gdybyście dali radę, to tutaj mamy zaraz ziomków, którzy się wami zajmą odpowiednio. No, no i brawo, gratulacje. Wszystko super wam poszło. Kolejni kusznicy. Co mamy tutaj? Mamy jedną zbrojkę, okej, okay, spoko. Dobra, więc tak to wygląda. Tak myślę, że trochę chyba zaniedbałem tutaj, jeśli chodzi o jedzonko, ponieważ nie mamy tego jakoś mnóstwo dużo. Szczególnie, że wioska się rozwija. Trochę tego sera jest więcej i jabłek. Ale wciąż to jest za mało, no. Dalej, dalej. Panowie, drewno jest potrzebne. Drewienko potrzebne. Okej, okay, no to pobudujemy tutaj, gdzie ty sobie masz. Okej. Okay. Trochę spory kawałek, aczkolwiek tutaj będą jeszcze inne sady. Tam jest miejsce, trochę popełniłem błąd tutaj budując. No ale trudno się mówi. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, że to nie wyjdzie wcale na taką głupią decyzję, bo no, trzeba się liczyć z wieloma aspektami. Okej. Okay. Tutaj no, kamienia mamy trochę. No, sporo. Bym pomyślał nad żelazem. Tutaj nie wiem, żelaza nie mamy, no właśnie, no to masakra, jeśli chodzi o to. No ale tym kamieniem trochę nadrabiamy kasę, jakąś zdobędziemy. Ja bym zwiększył podatki. No, okej. Okay. Czyli nie widzę tej buźki, która tutaj jest, bo tam mamy zaraz licznik od programu, który nagrywa mi. Tam mam FPS-y i tak dalej. I ja nie widzę tego, więc nie muszę to po prostu sobie obliczać. Ale myślę, że z tym problemu jakiegoś nie będzie wielkiego, więc damy radę. Tak, kusznicy. Ich produkujcie cały czas, bo jednak kusznik to, że tak powiem, to jest pewna jednostka. Tą jednostką to po prostu damy radę wiele zdziałać. Jak jest kuszniku. No i tutaj kolejni pikniarzy biegną. Ale pikniarzy to... Oni są bardzo dobrzy, naprawdę. To jest według mnie chyba najlepsza jednostka, ponieważ są szybcy, zadają spore obrażenia.
Chłopy jednak trzeba przyznać, że są dobrzy pod tym względem, a no aczkolwiek no nie mają szans z takimi ciężkimi jednostkami jak chociażby tutaj te. Aczkolwiek jeśli chodzi o coś takiego jak atakuje, powiedzmy tutaj pędzę stąd, to łucznicy, którzy są osadzeni tutaj, bez żadnego problemu zabiją tych zbrojnych, ponieważ oni są powolni, mając takie ciężkie zbroje, sobie bardzo powolutku tutaj pędzą. I łucznicy bez problemu. Jeszcze jak jakąś smołę tutaj osadzą, to po prostu jest już totalnie po mnie. Natomiast pikiniarzy, ja tu mam inny całkiem inną strategię. Ja to wolę usadzić na przykład, zobaczcie, tutaj mamy piękne miejsce. Najpierw zdobyłbym ten zamek, który jest tutaj. Później ustawiłbym tutaj jakieś trebusze, które nawalałyby w ten zamek. Uszkodziłyby go potężnie. Zniszczyłbym tutaj sady, które się znajdują, co by było ogromną stratą dla tego zamku. No i liczyć się trzeba z tym, że jeśli zniszczyłbym część zamku, zniszczyłbym część tutaj hodowli wszelkich, zniszczyłbym też pieniądze, które ten zamek ma, straciłby na wartości. No i wtedy bez problemu kuszników osadzam tutaj. Oni nie są w stanie przedostać się, albo nawet tutaj, ponieważ mają przewagę wysokości. Nie byliby w stanie wejść tutaj żadne jednostki, ponieważ kusznicy by ich tutaj zdejmowali, a trebusze by sobie spokojnie nawalały. No i później pikniarze wbijają do króla na zamek, no i zamek zdobyty. Trochę wam to wytłumaczyłem po mojemu. Aha. No to wy tutaj. Dobra, pędźcie tam. A message from the wolf. Watch and learn. Ilu was tutaj jest? 15 kuszników. O, na minusie mam, sorki. Cofam. Dobra. Atakujesz? Jesteś... Nie, ty jesteś... No, ty jesteś złym człowiekiem. Dobra. Ile mamy tego... No, drzewa trochę jest tutaj. Chyba wystarczająco. Ale to jeszcze nie starczy mi na to, co chcę kupić, bo chcę kupić wiatrak. 200 drewna potrzeba na ciebie. A mamy... No, 28. Dawajcie, dawajcie, bo potrzebuję was. Bardzo, bardzo. No i teraz będzie już. Wpadniesz. Okej. Okay. Tutaj trzech ludzi będzie potrzebnych do produkcji mąki. Gdy będziemy mieć już mąkę... O kurde. No nie zauważyłem was tutaj. Wszędzie co to za jednostka, jakieś ninja takie, nie? Ogólnie wolni jesteście. Powinniście być szybcy. Chociaż pamiętam jeszcze w twierdzy Krzyżowiec, w poprzedniej części, była możliwość... taka jak na przykład, czy tutaj też już chyba jest, asasini. I oni po prostu byli niewidoczni pod jakimś względem. Mogli wejść na mury sobie tym sznureczkiem zarzucając. No bardzo fajna jednostka, naprawdę. No aczkolwiek nie korzystałem z nich za bardzo, bo moi pikniarze byli jednak najlepsi. No martwię się trochę o spichlerz, bo tego jedzenia jakoś wcale dużo nie jest. A... Mąka, dobra, zaczynamy produkcję mąki. Jak widzicie, tutaj biorą zboże. No i z powrotem dają mąkę. Więc okej jest. Dalej, potrzebuję. Zacznijmy już produkować sobie powoli. Okej. No i jedna babka potrzebna już idzie. Babcia, która będzie nam tutaj produkować chleb. A chleb bardzo szybko się produkuje. Według mnie to jest chyba najbardziej opłacalna inwestycja, ponieważ jest najtrudniejsza, ponieważ postawimy sad jabłoni, to te jabłka cały czas wędrują do spichlerza i nigdzie więcej. A jeśli chodzi o pszenicę, ta pszenica tutaj musi urosnąć, muszą ją ściąć, no a później ona idzie do składu tutaj zapasów. Ze składu zapasów ona idzie do wiatraka, muszą ją zmielić na mąkę, z powrotem mąka idzie do spichlerza, no i tutaj dopiero jest zrobiony chleb. Oczywiście, więc to jest takie... Długi okres jest po prostu tworzenia tego. Aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że chyba jest najbardziej opłacalne, bo
ten chleb idzie bardzo szybko się go tworzy. Jednocześnie jest bardzo po prostu opłacalny. No już mówiłem, że wiele razy mówiłem, opłacalny. Aczkolwiek naprawdę zobaczycie zresztą, że no za jednym razem patrzcie, no 40, no 35, pewnie coś zjedli po drodze. No aczkolwiek bardzo dużo, no innych surowców będzie mniej, a jak jeszcze dużo postawię tych budek z produkcją chleba, to dopiero będę miał potęgę i wtedy zwiększę sobie racje żywnościowe na podwójne, zwiększę podatki, no i będzie wtedy super, naprawdę. Tak więc to jest moja strategia, tak będę działać. Razem się kusznicy, przydałby się domek pobudować, co? Aczkolwiek nie ma tyle drewna. No z tym drewnem zawsze są kłopoty, zawsze. Bym pobudował tutaj jeszcze budkę, mogę. Dobra, no to budujcie, nie? Budujcie, ludzie. Są fajne jednostki też, można ich stawiać na konia. Wy też jesteście fajni, w miarę fajnie wyglądacie. Macie jakąś tam premię, dają oni ogólnie. Let no man be afraid. Victory will be ours. No 23. Jesteś bodajże ze mną, aczkolwiek on jest słaby, z tego co już tutaj widzę. Chyba jakiś atak tu robić, no aczkolwiek to jest zły pomysł według mnie na zamek, bo... No come on, no co to jest w ogóle? Słabo zrobione to jest. Najlepszy zamek to według mnie ma wilk. On ma potęgę, naprawdę. To trzeba przyznać, że... To co ty tutaj masz, to jest naprawdę ekstra. No, trzeba przyznać. Chociaż... Na murach nikogo nie masz za dobrego. Nic ciekawego tutaj nie widzę u ciebie. Ty jeszcze w miarę spoko. No ty masz taki typowo właśnie saladynowy zamek. Te wysokie wieżyczki. Chociaż nie wiem czemu ja ich nie mam, tych wieżyczek. One są bardzo fajne, zwiadowcze takie. Tam się mało ludzi mieści. Mało wojska, aczkolwiek no dobre były. Ja zawsze je lubiłem, zawsze je stawiałem. No, to trzeba przyznać. Shoulder weapons! A już schodzicie. Nie możecie. Okej, tutaj, bo już tutaj się nie mieścicie i musicie schodzić. To zmienię wam pozycję, gdzie macie się ustawiać. Na. O. Dobra, może być tutaj. Regard, peasant. I will soon be in command of another castle. No ile chleba, zobaczcie. Praktycznie pobudowałem dwie produkcje chleba. I mam już 132 chleby. To mówi samo za siebie. A message from the wolf. Send me these goods. No i to będzie chyba tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Trochę się działo, no taka trochę, że tak powiem, rozwijanie tego mojego osadnictwa. Za bardzo nikogo nie atakowaliśmy, aczkolwiek teraz skupiam się tylko i wyłącznie na tym, aby bronić mojego zamku. Tutaj mój ten delikatny mur jest taki naprawdę bardzo delikatny, aczkolwiek jak widać jest skuteczny. Działa równie dobrze jak zamek wilka, który ma ogromne mnóstwo tego wszystkiego. Radzi sobie tak samo jak ja. Tak samo mogę powiedzieć, że teraz staram się skupić na tym, żeby mieć jak najwięcej jedzenia, żeby zwiększyć racje żywnościowe, zwiększyć podatki, mieć więcej tych wszystkich potrzebnych surowców. No i będę starał się uderzyć w liczbę kuszników. Staram się tak mniej więcej do 200. No 200 kuszników myślę, że to już troszkę przesada. Aczkolwiek 100 kuszników na pewno mi się przyda. Tutaj, jeśli będę chciał zdobyć jakiś zamek. Ale to oczywiście w odcinkach, bo to będzie sporawa seria. Trochę to wszystko będzie mi tutaj trwało. Więc ja się z wami żegnam. Do następnego odcinku. Na razie. Cześć.